Wojtuś, odnalazłem Cię na stadionie UKS-u, bardzo proszę, awans bodajże. Wojtek potrafi w awanse, pozdrawiam serdecznie. Pozdrowienia z Płocka, cieplutko. To może kolejne twoje tereny. Też tu byłeś, dobrze kojarzę. Ale krótko, pół roku. Ale do nas przyszedłeś stąd. Stąd, tak. Tak na stałe się przeprowadziłem. Stąd przyszedłem. Pomierzymy wszystko. I jak się pracowało? W Łodzi. Duże miasto. No tutaj debiut w Ekstraklasie. Twój debiut. No co? Także nowe doświadczenie, oczywiście, że tak. Ja to wezmę, spiszę, tak? No, batalion dostałem w łeb dobrze tutaj, także... Tak? Mam nadzieję, że teraz oni batalion dostaną. Pytanie jest następujące, bo widzę, że dzisiaj po raz pierwszy oficjalnie bramkarze grają w pomarańczowych strojach. Kto w przypadku bramkarzy decyduje o doborze koloru? Ciężko powiedzieć. Nie wiem, czy to w porozumieniu z Magdą, czy kierownik w porozumieniu z gospodarzami. Trzeba zapytać kierownika. Witam serdecznie. To on czy to nie on? Wiecznie. Fajnie. Witam. Cześć. Witam. Jak tam to? Się żyje, a tam? Aż dziwnie mi. Grałeś już kiedyś taki mecz przeciwko? Właśnie nie. Nie. No dzisiaj też nie zagrasz, nie? To że... Ale sentymencik jest na pewno. Nie, no wiadomo. Jest. O, jadą chłopaki. O, dobra. Idźcie tam, robotę robi. Z pieprzą. Zapraszam. Macie u siebie się. Siema. Siema. Łapiesz czy nie łapiesz? Dominik, jak ty wspomniałeś mecze na tym stadionie? A tutaj legendy. No w większości. Między Widzewem a UKS-em, nie? Krążą. Ostatni sezon, zwycięstwo. Bardzo mi to wspominam. Trzy sezony temu też. Także już jak stadion oddali w pełni, to na razie jest korzystny rezultat. Także mam nadzieję, że dzisiaj będzie podtrzymane. A tak z boiska da się wyczuć to piekło na trybunach, tą walkę tutaj lokalną? Na pewno, jak że tak powiem, kibice nie należą do najprzyjemniejszych, także czujcie, że tak powiem, takie, że tak powiem, emocje negatywne dosyć, ale no, fajnie się tu gra, bo wiadomo, jak są kibice, to zawsze jest, zawsze jest dobrze. Dzisiaj gramy po raz pierwszy oficjalny mecz w pomarańczowych strojach, bramkarze. Tak. Kto decyduje o kolorze bramkarzy, w stroju bramkarzy? Dogadujemy się przed meczem, znaczy musimy się dostosować do gospodarzy zawsze. Okay. Jeśli nie koliduje, to... No to mamy jakiś tam wybór i zdecydowaliśmy się dzisiaj zagrać na pomarańczowy. No właśnie, skąd decyzja, że pomarańczowy, a nie czerwony, które były do tej pory? No bo do tej pory były czerwone, okay. To czas czyli nie ma pomarańcz. Niczego. Tak, nie ma jakiejś tam okay. Do tego dorabiać filozofii. Okej, okay. Jak ci się lepiej gra? Kiedy wyjeżdżacie dzień wcześniej, nocka na miejscu, czy tak jak dzisiaj? Wjeżdżacie po prostu trochę wcześniej, ale tego samego dnia? Wiem, że nie ma to żadnej jakiejś tam różnicy, ale...
fajnie, fajnie, bo teraz masz jakby nie masz też takiego długiego czekania, że jedziesz najpierw jednego dnia i potem jeszcze nocka i tak cały czas się opiera tam, czekasz na ten mecz. A dzisiaj jest tak szybko, zwięźle i na temat, można tak powiedzieć. Chyba nie ma reguły. Ty jesteś gotowy. Nie ma. Przy treningu wyrównawczym nie ma nic. Tak. Nie ma reguły. Czyli zawsze. Jak każą, tak robimy i tyle. Nie ma co tu analizować. My jesteśmy od roboty. Tak. No, rozmawiałem z Miłoszem. Miłosz stwierdził, że w zasadzie bez różnicy, ale tak, takie opcje jak dzisiaj jest mniej czekania. I to chyba takie na plus. No, bo no, to w sumie jedziesz do tego hotelu. Myśmy wczoraj przyjechali i dzisiaj do 19 czekali na mecz, to się dłuży to wszystko. Ale tak jak mówię, my jesteśmy od roboty. Jak każą, tak robimy, nie? W krótkim wyjeździe to bez różnicy chyba. I tak przyjechał. No właśnie. Cztery razy. Ty się nie udzielaj, ty też spałeś. Ale ja poproszę. A ja to nie. Ty możesz. Ja nie wierzę, że my jesteście jakoś pokrewnieni, bo to... No jak takie braciaki, jeden starszy, drugi młodszy i a, sobie dogadują. Walkę tutaj się przygotowuje. To wiesz, jest dla fejmu wszystko. Wszystko dla fejmu. Gdzie on rudę, ja tak już... No właśnie, wyobrażasz to sobie... Jak Łazurko? Po no, końcu powrót, co? Tak, po końcu powrót, no. 4 tygodnie już mnie nie było tutaj, ale teraz jest okej. No mam nadzieję, że dzisiaj 3 punkty będą i... Wszystko będzie super. Ale tak doświadczonego zawodnika, jakby cały czas boli, denerwuje, że nie możesz pograć, mimo że pewnie byś chciał. No tak, to myślę, że nie za tylko dla mnie, ale dla każdego zawodnika najciężej jest, kiedy jest taka kontuzja, kiedy nie może pomóc drużynie i kiedy na przykład mecze ogląda z trybuny czy przed telewizorem. Myślę, że dla każdego zawodnika to jest najgorsze i teraz bardzo się cieszę, że jestem znowu tutaj z drużyną i nawet, że dzisiaj nie zaczyna mecz, ale cieszę się, że na końcu jestem tutaj. To było coś poważnego? To było zupełnie coś innego niż ta... Nie, nie, to nie była w ogóle taka poważna kontuzja, ale niestety po takiej ciężkiej kontuzji, jaką ja mam, po Achillesu, zawsze mówię, że później, kiedy ten Achilles już nie zaczyna boleć, to coś innie zaczyna i ja mam problem z... Na początku mam z prawą łydką, teraz mam z lewą łydką, ale już teraz jest wszystko ok i dzięki Bogu. Zdrowy jestem, no. Maksy. Chociaż kilka minut dzisiaj, nie? Tak, no, na dobry początek. Mam nadzieję, że nie musi obrońca wychodzić, ale zobaczymy tylko, żeby mnie wybrali, a ja nie muszę wybrać. To rzeczy ważne i ważne. Daj drugi, znajdziemy to. Ten. Boruś, znajdź, żeby zegar był. Kontakt? No. To gdzieś daj. No, tak. Dobra? Porweczka? Takiego kabla? Nie kabla, tak jak prąd. A. Kontakt. Kontakt można mieć. Co, Łukasz, trochę się pozmieniało od twojej wizyty tutaj ostatnio. No. Od tego pobytu. Wiesz co? Pozmieniało się tyle, że jakby już jest otwarty stadion, bo ja odszedłem jak stadion był już chyba, mi się wydaje, że chyba skończony nawet. A tam była jedna trybuna otwarta? Nie, nie, nie. Wszystko było już. Znaczy inaczej, jedna trybuna była otwarta, ale wszystkie trybuny były wybudowane. O tak było. No tak, tak mi się wydaje. A potem nie wiem, czy jakieś mecze były, że i ta jakoś tak, czy... Kiedy chyba mieliśmy właśnie. Jakoś tak, no się wydaje. Nie pamiętam. Kiedy wszedłeś do roboty i chcesz pokazać się, że lubisz pracować, co nie? I masujesz drugą nogę. Co mówiłeś, że co? Mówię, że twoje nogi bardzo cenne muszą być, że dwie osoby się nie zajmują. Nie, no, po prostu nikogo nie ma. W UKS-ie? Ostatni rok? Cały ostatni rok w Ekstraklasie. No i jak wspomnienia, jak wrażenia? To była pierwsza styczność tak typowo z klubem piłkarskim? W UKS-ie? Nie, ogólnie z klubem piłkarskim. Nie, jakby... Nie, wcześniej jeszcze byłem z Niczym przez krótki czas. Na obozie dwa razy byłem z KTS Weszło i z Wisłą też. No i tak to jakby drugi klub taki już na, mam nadzieję, na dłuższy czas. A wspomnienia bardzo pozytywne. Szkoda, że się w Ekstraklasie nie udało utrzymać i tyle. Zrobiłeś awans z nimi? Nie, w awansie przyszedłem, tak. No to co, trzeba zrobić awans, ale z Wisłą? Oczywiście, że tak. I się utrzymać z Wisłą, a nie spaść jak niestety w ostatnim roku. Tak jest. Ale z takim zawodnikiem jak tu należance, to nie może to się nie udać. Udaje, że mam słuchanki. No właśnie. Znaczy muszę, nie muszę, no czy można?
paczka, wziąłeś? Wziąłem. No też. Wziąłeś? Cierpisz, aby grywać. Cieszę się, że jestem wrócielem po Łodzi. Jest okej, idziemy do przodu teraz.